Wiosna meteorologiczna rozpoczęła się już 1 marca, a początek kalendarzowej przypada na 21 marca. Warto jednak wiedzieć, jakie są oznaki tej chyba najbardziej wyczekiwanej pory roku na terenie miasta oraz w lesie. Początek wiosny możemy określić na kilka sposobów. Pod względem temperatury tę porę roku zaczynamy, gdy przez dłuższy czas średnia dobowa temperatura powietrza oscyluje w granicach 5 do 15 stopni Celsjusza. Jest też kryterium fenologiczne, według którego początek wiosny wyznacza budzenie się przyrody do życia i te zjawiska najbardziej nas interesują. Dla leśników wiosna oznacza przede wszystkim intensywną pracę nad nowymi nasadzeniami. Młode drzewka przesadzane są ze szkółek w miejsca docelowe, gdzie wkrótce stworzą nowe drzewostany. Las staje się również bardziej zielony dzięki świeżym igłom i liściom. Jedną z oznak początku wiosny w lesie jest rozpoczynająca się aktywność mrówek. Pierwsze budzą się mrowiska w nasłonecznionych miejscach. Owady te dostosowują temperaturę ciała do otoczenia. Wczesnowiosenne powietrze jest jeszcze dość chłodne, jednak słońce nagrzewa mrowiska, w związku z czym mrówki zaczynają z nich wychodzić. Wygląda to trochę tak, jakby poruszały się w zwolnionym tempie, ponieważ temperatura nie jest jeszcze na tyle wysoka, by pozwolić owadom na pełną aktywność. Również miejska przyroda wiosną budzi się do życia. Na klombach pojawiają się krokusy i forsycje, a w parkach tawlina jarzębolistna. W ogrodach i przy domach zauważyć możemy skowronki, słowiki oraz kukułki, a dzikie gęsi wracają z terenów zachodniej Polski. Nieodłącznym elementem początku wiosny w mieście są godowe zawodzenia kotów, które potocznie nazywamy marcowaniem. Wiosna w mieście to również owady. Najwcześniej pojawiającym się aktywnym motylem jest zimujący u nas latolistek cytrynek. To pierwszy latający motyl, którego zobaczymy. Są również bardzo popularne motyle, które przylatują do nas na wiosnę. Rusałka osetnik oraz rusałka admirał. To owady wędrujące. Jesienią odlatują do Afryki i w cieplejsze rejony Europy, by powrócić wiosną i wydać na świat drugie pokolenie. Powiedzenie, że wiosną las budzi się do życia, możemy traktować dosłownie. Jedne po drugich z hibernacji i snu wybudzają się kolejne gatunki zwierząt, owadów i roślin, by po zimie ożywić ekosystem. Na świat przychodzą również nowe mioty dzików. Wiosna w Polsce nie bez powodu uważana jest za najpiękniejszą porę roku. Budząca się do życia przyroda daje nam mnóstwo radości, a dzięki jej obserwowaniu możemy się wiele nauczyć.